Witam was, kochani. W kolejnym odcinku z Wastelanda, to już trzeci odcinek. Coś mi się popsuł portret tu. Nie wiem dlaczemu. No nieważne, dobra, jakoś to naprawimy, mam nadzieję, prędzej czy później. Dobra, przechodzimy już dalej do obszaru. Dobra. Wyświetlmy mapę. Obóz kolejarzy, tu mieliśmy się udać. I podróżujmy. Wow. Nie. Nie, sio. Chyba tędy nie przejdziemy. Dobra, kochani, no to w takim układzie najbliżej jest Highpool. Chyba tędy. Bo tutaj mieliśmy wezwanie. Dobra, podróżujmy tam. Wody w manierce ubywa. Wow! SOS! Is anybody out there? This is Highpool. We are under attack. Z moździerzami. Masakier. Dobra. Raiders with mortars and explosives are blasting our walls. If anybody can hear this, jednostki wody. Opuszczam, jak dostęp do wody to kwestia życia i śmierci. Tak. Trzy jednostki wody. Wow, dobra. Fucking shit. A tu oaza jest. Stój. Zupełnie wody w oazie. No jaha. Dobra, lecimy. Na razie źle nie jest. W sensie oazy są. Pójdźmy tak z buta po prostu, w sensie tak jak z multikam. Agrocentrum, czyli kurde, to jest za rączkę prowadzone. Chyba, ale mam nadzieję, że chyba nie. Do tędy będziemy przejść. Do Highpool. Bo tam są. No dobra. Wody ubywa, ale mam Highpool. Tak. Dobra, wchodzimy do Highpool, zobaczymy, co się będzie działo. Copy those distress calls from Highpool and Ag Center. Over. No, potwierdzaliśmy. Odebraliśmy. Jestem pod wrażeniem waszego tempa Echo 1. Wystarczyło czasu, aby zaliczyć jeszcze Agrocentrum. Oba te miejsca są dla nas i wschodniej Arizony niezwykle ważne. Posłuchajcie, antena poczeka. Najpierw musimy zażegnać kryzys. Trzeba pomóc burmistrzowi Wikstromowi zająć się problemem, a dopiero potem kontynuować zadanie podłączenia wzmacniaka do anteny na ich żurawiu. Ochrona ludności cywilnej jest dla strażników zadaniem najistotniejszym. Tak, zrozumiano. Ja wiem, że tam jestem, także w drugiej lokacji też się dzieją złe rzeczy. Dobra. Tu mamy poziomy, ale... Co to jest tam? Optymal zwierząt. Ta ma... rozpierduchę. Dobra, tu jest ładniej. Jest trawa, co się rzadko w grach postnuklearnych zdarza. Wejdźmy na górę. Może będzie lepszy. Give me the bad news. Dam's off reporting. Got some jackass shooting mortars at us. Can't hit. No ładnie. Can't hit shit, but he's setting a lot of fire. Kto to jest? Crane-up reporting. Rozwala. Dobra, najpierw poziomy. Poziomy. Tak, na poziom? Czy co to jest za plusik? Właśnie. Tej kwestii rozdawania, którą się dowiedziałem. Ja mam snajperę. Ty tam biegniesz. Stój. Usunijmy wszyscy, zmienimy broń. Na myśliwski. Czemu go nie widzę? Przejdź tu. Ty, Aldarze, podejdź tu. Ale kucnij, jaki tu jest ten? Poza zasięgiem? Ze snajperki? Ale słabizna. Pamiętajmy, że trzeba tutaj obadać teren cały. Może będą jakieś ciekawostki. A nie ma. Dobra. Powoli idziemy. No właśnie nie wiem, co to jest ten znaczek. To powinien być z... A, i są osłony. No, 70% i tak dalej. No słyszałem, że są te bugi z tym straszne. Że... No, że czasami... Wygląda coś na osłonę, tam się chowamy, a tak naprawdę jakiś bug jest i nie mamy tego. Nie mamy tej premii pancerza. Osłony odgrywają zasadniczą rolę w grze Wasteland 2. Przebywanie za osłoną wydatnie zmniejsza szanse przeciwników na trafienie i odrobinę zwiększa szanse ukrytego strażnika na celny strzał. Przebywanie na widoku to dobry sposób, żeby trafić do piachu. Pokonuj wrogów na osłoniętych pozycjach przy użyciu broni wybuchowej, zachodząc ich od flanki lub jeśli to możliwe, niszcząc ich osłonę. Przewaga wysokości również zapewnia dość wysoką premię. To jest dobra sprawa. Właśnie dlatego chciałem wejść tu. Tu jest osłona. Właśnie, kurde!
Umiejętności. Mam jeden punkt, ale potrzeba dwa. O! Miśka ma cztery. Miśka jest traperem przede wszystkim. I chciałbym jej dać. Taką umiejętność, jak się nazywa. Nie, brutalnie dowódca, nie handlarz. Tu są traper, zakapior. Strzelby. Percepcję. Percepcję gdyż daje nam tą umiejętność, którą niezwykle potrzebuje. Dajmy nawet tej dwójka. Co daje dwójka? 60%. 60% versus poziom trudności. To jest 60% na pierwszy poziom. Aha, dobra. Czyli to są jakieś ciekawe rzeczy, ale faktycznie zatwierdzamy te punkty. Masz jeden punkt, to słabo. Ty masz 4. Jesteś medykiem i masz pistolety. Pistolety. To są wyuczone umiejętności. Zastanawiam się, czy nie dać jej właśnie jakichś karabinów szturmowych. Czegoś takiego. Recepcja rusznika, sztraper, zakapior, zapomnę zwierząt, elektryk, włamywacz, saper. O co daje? Przepraszam, że tak może to jest mniej interesujące, ale dla mnie niestety bardzo ważne, chciałbym jeszcze to skomentować. Pozwala używać większej liczby przedmiotów i zwiększa dawane przez nie korzyści. A dodatkowe umiejętności dają premię do liczby wyleczonych obrażeń. Dobra, tu rozumiem nie mogę, bo jest koszt 4 punktów. To jest 2. To są też 2. Dobra, ona ma na razie pistolet tylko, z tego co wiem. Nie, ma pistolet maszynowy. Dajmy właśnie jej pistolet maszynowy i to będzie dobre. O, cyk. Tak? Tak, stwierdzamy to. No i ja mam 4 punkty również. Mechanik, włamywacz, karabiny szturmowe i snajperskie. Weźmy sobie punkt snajperki. Może w jakieś, kurde... Nie wiem, czy mam człowieka od sapera. Chyba nie mam. O, bo spec od testerów. Kurde, ten saper by się przydał jednak. Dobra, biorę sapera. Trudno. Wzmacniaki są. Kurtka. Mogę tą kurtkę założyć? Gdzieś? Jakoś tu? No. Kurtka członka klubu. Są mega te po prostu różne ciekawostki. To dajmy tej. Masz. Tak, lekarstwa. Skrzydła muchy, łopata. Mam bombę rurową, ale to są chyba materiały wybuchowe, nie? Tak, potrzebuję umiejętności. Mechanik, karabiny, zaklinacz, zakapior. Rusznikarz. I traper. O, mam mnóstwo tego. Saper. Chyba to pod saperkę podchodzi, nie? Karabin wybuchowy. No, karabin wybuchowy. To jest co? To jest w porównaniu do... Ale chyba nie wiem. Nie wiem właśnie, czy to jest na sile, po prostu, jak się rzuca. Czy nie. Dobra, ale weźmy sobie to. W razie czego... Dobra, drużyna. Ja się chowam tu. Typ reakcji. Cyk. Dobra. Niestety nikogo nie widzę. Chciałbym kogoś... Tę panią tutaj gdzieś poślemy, na przykład tu. Niech kłóca. Dobrze, że walki jeszcze nie ma. Dobra, niech oni sobie... Skradania widzę nie ma w tej grze. No trudno. Dobra, niech oni sobie podejdą tu. Dobra. Angela, 92. Uwaga! I! 6. Trzeba zastukać komuś tu, bo! Dobra, ja wygląda sytuacja. 2 mamy tu. 3 w sumie. Dobra. 96. Czy ja tu widzę ich punkty życia? 13. Ma 14. Pięknie. Pięknie. Pusty. 2 punkty mam.
Dobra. Nie, piocha nie. Koniec. Czy jak się tu ruszę, to nie strzelę. Nie, niestety osłony, chyba. No właśnie. Tu przejdę, to będę miał 5 niestety. Dobra, włącz się w tryb reakcji. Ty, moja miła. Zamień sobie broń. Zobacz, czy trafisz kogoś. Niestety nie. Tutaj jest cel poza zasięgiem, więc też nie. Więc też... No właśnie ten tryb reakcji V jest, dobra. Chodzi mi właśnie o te. Ale ty się może przesuń. O, żeby móc potem kogoś dziabnąć. Pyk. Dobra. Kończ, waść. Tu eleganckie 70%. Pięknie. Aldara w końcu, nie? Dobra. Koniec. Przeładowany. Utrata kontroli? Dlaczego? Co się stało? Dobra. Nie widać celu. Oni nie są głupi. To im trzeba przyznać. Dobra, na tryb reakcji. Można ewentualnie podejść tu. Bo nie wiem, co on ma. Wolałbym go jednak zastrzelić z daleka. Poziom trudności nie jest ten najniższy. Jeszcze jeden tutaj jest. A, no dobrze. Może go w tryb reakcji, o. Pięknie! Pięknie, 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 pięknie. Dobra. Tego 12, tego 20% widać. No dobra. Oni mają niestety małe te umiejętności, ale spróbujemy. 20% to mało. Ten jest zablokowany. Blokowana. Dobra, Aldarar. Ty kogoś widzisz, nie widzę ciebie. Ciebie 20% mam. Szkoda naboi troszkę. Przebieg tu, to nie trafię, bo 7 punktów akcji potrzebuję. No właśnie na koszt ataku. Także... Także kurde. Tu mam 6. Tu za 8 punktów. Mógłbym go dziabnąć, tylko wolałbym zostawić bombę na niego, bo tego łatwiej podejść jakby. Bo wejście w ekwipunek pewnie kosztuje też, nie? Zobaczmy ile. Żebym sobie mógł właśnie wziąć to. Tą bombę rurową w drugą rękę. O. Coś takiego. Nie, nie kosztuje nic, łe? Dobrze, przeładowanie. Kosztuje. No dobra, wejdźmy w tryb reakcji. Miśka już jest moja, tak? Z powrotem. 38 szans, 38. Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Także mógłbym go z flanki po prostu podejść tu. I strzelić do niego. Mam nadzieję, że nie są w trybie reakcji. Czy mają prawdziwą okazję? Czy ona? Prawdziwe oblężenie. Zastanawiam się, czy ktoś dochodzi tutaj, w sensie inny. Ale chyba nie. Niestety. Także... A ten czemu szczęśliwy? 14%. Tu jest osłona. Tu osłony nie ma. Tu jest też osłona, ale z tej strony nie będę miał osłony. Jak patrzę to trochę pod kątem X-Coma, którego też grałem bardzo dużo. 10% szansa do trafienia, a tu... Chyba też taka sama szansa. No dobra, przemieśćmy się. 9%, 9%. Dobra, to tryb reakcji. Ty niestety z tego poziomu możesz sobie co jedynie... Nie wiem co zrobić, ale... To nie będzie dobre. Czy... No właśnie, tutaj... O, tu jest osłona dopiero. Dobra. Może będę bliżej tego typa, ale nie będę. Reakcja, ale... Teraz się niestety nie udało. O, ten ktoś wejdzie w typ reakcji. Pięknie. Pięknie! Dobra. Mów z Mississippi. Dobra, radę. To jak podejdę... Nie, nie chcę się po prostu narażać, wiecie.
Troszkę tak to właśnie wygląda, także troszkę może i dłuższe będą te bitwy, ale co poza zasięgiem, może Miśka 46% ma. Dobra, niech Miśka strzela tu. Pięknie. Pięknie. Elegancko. Tutaj poziom. Byłeś przez radio wywołany. Tu centrala strażników. Mamy raport. Że robimy postępy, nadal jesteśmy w drodze. Jeden z członków zasłużył na awans polowy. Fajnie, dziękuję. Fajnie, fajnie. 31 punktów kondycji. Mój miły ponuraku. Ty też jesteś snajperkowy. No to teraz mi mówisz? Masz jeszcze bomby. Dawaj te bomby. Dobra. Snajperkowy, snajperkowy i umiejętności dodatkowe. 3 punkty. On jest mechanikiem. Ma broń ciężką i karabin szturmowy. Pistolety, maszynowe, pistolety, pistolety, dzwonią. Rusznikarz, trapier. Trapper. Spec od tosterów. Spec od tosterów by się przydał jeden. Może faktycznie te tostery będą jakieś ciekawe. Zobaczymy. No i ewentualnie bym go w strzelby poszedł, ale to następne punkty. Dostanę, także zatwierdzam to, co mam. No i dobra, warto by tutaj sobie obadać, co jest gdzie, złom. Rozdaj wszystko i to jest co? Zepsute narzędzie. Złom jest walutą, czyli to dostaję po prostu kasę. Co się dzieje tu? Obciążenie. Stan przeciążenia. No faktycznie dużo rzeczy tutaj ze sobą. Może ten sierp damy komuś, kto tam jest. Tak. Sierp w sumie tu by się przydał. O. Cyk. Dobra, ekipa. Wszyscy zaznaczeni, wszyscy. Tu jest coś jeszcze. Podejdźmy tu. Wagon został splugawiony w każdy możliwy sposób, jaki można splugawić wagon. Dobra, gdzie jest Miśka? Miśka. Coś tu jest? Zbadaj. Zdaje się, że próbował bronić Hypool za pomocą procy. Nigdy nie bierz procy na walkę z elektronarzędziami. Jest proca. No zajmę tą procę, może się komuś przyda tam kiedyś. Przed wami stoi chwiejny zbiornik łatwopalnego paliwa. No to teraz mi mówicie? Zamknięta na przedzewiały zamek. Zdaje się, że to wzmocniona skrzynia transportowa, która wypadła z przewrócowanego wagonu. Jest mocno poobijana, ale nie otworzyła się. Nic nie ma. Zastanawiam się, czy otworzę ten zamek. Aha, nie naprawiono celu. Dobra, ona musi być naprawiona. Ja mam umiejętność taką, ale nie mogę. Prawidłowy cel. To nie wiem, co tu mogę zrobić. Mogę spróbować otworzyć. Zamknięte. No i chyba teraz dopiero będę mógł. Tak czy nie? Wybierz cel umiejętności. No, pragnę. Aha. Niewykonalne. No dobra. Nie tej umiejętności chciałem użyć. Spoko. Jesteśmy w Hypool. Ciekawe, czy jeszcze jakaś walka przed nami. Ktoś chyba coś tam się dzieje. Szkoda jest starego budynku zaznaczony zębem czasu. Są mega te opisy. Nie wiem, czy ta percepcja jakoś specjalnie działa tu. To Hypool, baza Skorpion, zgłoszcie się. Gdzie się kurwa podziwiacie? Daję na tu nieźle popalić. Zawijająca kupa złomu. Nikt nie buduje ogrodzeń bez powodu. Znam się, czy tej umiejętności mam. Użyć! Pyk. Jeszcze 7 punktów sukcesu. Doświadczenia. Dobra. Powoli. Macie nadzieję, że nikt nie zauważy poddeptanej kapusty, albo uda się wam to zwalić na rozwalacze. No tak zrobimy. Spalimy to na rozwalacze. Mogę wejść chyba na górę. I tak chyba zrobimy. Kurr! Nie, nie, nie. Tu się coś dzieje. Filter slał się czy co? Młodzież ma rozwalić ścianę, a nie nad nią. Dobra. Brak odpowiednich przedmiotów. Naprawdę nie mamy nic? To jest zestaw chirurgiczny, a nie...
No ale środki przeciwbólowe. Mam jakiś środek przeciwbólowy? Może i na sobie. Znaczy 12 punktów kondycji. Jak najbardziej się przyda. I miśka chyba też powinna. Użyć tego na sobie. Dobra. Mogę wejść na górę? Ostatecznie? Nie, ta chyba drabinka jest tylko tako, ale faktycznie miśka mogłaby powiedzieć, czy tu jest jakieś pole minowe większe. Tryb reakcji dowiemy. Tryb prowadzenia ognia. Aha, no dobra. Kogo my na zwiadach mamy? No tego. Dobra. Coś kurde jest. Tylko żona mułem z Mississippi to se może. Tu. Przeładujmy wszyscy. Nie te. Nie te bawisz. Dobra, przeładować wszyscy. Wydaje mi się, że tutaj są kolejne jakieś miny czy coś. O, o, o. Ktoś zakopał tu minę. No właśnie. To teraz dopiero działa percepcja. Ale spróbujmy. Zapiszmy grę. Zapiszmy tu. Tak, fajnie, dobra. Bo chcę zobaczyć moje umiejętności saperskie. 63, no dobra. 10% na krytyczną porażkę. Ale zobaczymy. Do środku. Sukces. Ha. Rozbrojona, ale szkoda, że nie można jej wziąć. Dobra, to faktycznie miśka. Nie wiem, czy to działa pasywnie, po prostu jak wchodzę w dany obszar, czy muszę używać tej umiejętności. Ta kobieta została przepiłowana na pół, o masakra. Faktycznie, dobra. 18 plus, tu jest skrzyneczka. Może w środku jest skarb. Użyjmy tej percepcji jeszcze raz. Cioch, 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 cioch. Elegancko, amunicja, kieszonkowa apteczka. Miś. Rozdawajmy wszystko. Dobra, ekipa. Ty jeszcze podejdź tu na chwilę. O, dobra, kolejna walka jest. Tylko zastanawiam się, czy ta osłona tutaj jakoś wytrzyma. Właśnie nie wiem, czy ta miśka widzi jakby. Dobra, trochę w lewo. Oni tu z moździerza napieprzają. Jest ich tym razem czterech. Fiu. Z tej strony byłoby fajnie. Dobra. O Boki! Bomberurowy. Uwaga! Leci! I mam drugą bombę rurową. Do piachu ich. Co on robi? Kurde. 66. Dobra, strzelamy. Nie ma co tutaj z jednym typem się motać mocno. Pięknie. Elegancko. Bomba różowa to był jednak dobry pomysł. Jeszcze mam jedną. W razie czego... Nie, nie chcę tego. Tutaj można było postrzelać do tego. Trzeba by się tutaj rozejrzeć. Dokładnie. Tu są drzwi. Ale przeszukajmy najpierw tych. Tu mi nie powinno być, bo oni tutaj biegali. Dobra. Jakaś amunicja. Trochę złomu. Dobra, ekipa. Idziemy tu. Miśka. Badaj. Co się dzieje? Na dokładnym zbadaniu granic. Zamek i pułapka. Dobra, jest zamek i pułapka. Mamy sepera. Mnie. A to łatwe. Mam nadzieję, że. O! A teraz to samo. Dobra. Kurde, trudne. To może być trudne. Faktycznie warto by się w te umiejętności. Ale może. Pięknie! Nie sądziłem, że jestem taki
sprytny. Tu się coś dzieje. Safe nie ma żadnych dostępnych zenergiałek czy zapadni. Jego zamek zdaje się być kontrolowany przez zaawansowany system elektroniczny. Chciałbym mieć elektronikę albo coś na deseń. Mam te stery. To raczej nie to. Zaklinacz zwierząt tym razem też się nie przyda. Właśnie tu musiałbym mieć hakowanie, jest taka umiejętność. Z tego co kojarzę. Trapper, hacker. To musiałbym mieć. I faktycznie warto by zainwestować potem, jeżeli ktoś będzie miał umiejętność. Zbadajmy. Otwórzmy. Mam nadzieję, że miśka. Pięknie! Karabin, pistolet maszynowy. Rozdajmy temu, komu to nie ma. Misiu? Teraz z zawartością. Co to za ten? 38 do pistoletu. Dobra, kochani. Czy ja tu mogę wejść? Nie. Były ciekawe rzeczy nawet. Także coś tu się faktycznie podziało. Jeszcze przeszukajmy ten obszar. Ktoś żyje. Właściwie ślady krwi. Zbadaj. Coś tu mogę zbadać. Ten samochód. Dziwne miejsce na samochód. Zupełnie jakby ktoś po prostu zaparkował go na ścianie. Żeby po prostu przejechał. Została zmiażdżona. No to widać. W sumie. Może coś tu będzie ciekawego. Wyglądają na rury odpływowe. Te duże. Jeśli coś się stanie ze zbiornikiem znajdującym się na dole, doby na pewno na tym ucierpią. Można by rozwalić ewentualnie. Ten tu przyszedłem chyba, nie? Wspaniały dom zmieniony w ruiny. Mam nadzieję, że tu nie będzie już min. Powinno być jak w Tacticsie. O, Jazz Bale. Czerwone skorpiony, dzięki Bogu, proszę, pomóżcie mi. Co się dzieje? Przerażona młoda kobieta podskakuje i kuli się przy każdym metalicznym odgłosie dochodzącym z sąsiedniego pomieszczenia, gdzie grupa ludzi próbuje otworzyć safe. Gdy się pojawiacie, spogląda na was oczyma pełnymi nadziei. To kto to są czerwone skorpiony? Chwila, wy nie jesteście czerwonymi skorpionami. Och, strażnicy, to jeszcze lepiej. Moi rycerze w skórzanych zbrojach. Spodziewałeś się czerwonych skorpionów? Zaraz, to ja przecież gadam. Tak, czasami nam pomagają, no nie zupełnie powinni to robić, ale zwykle tylko się upijają, ciągle narzekają, ale mamy umowę. Dobra, jak ci możemy pomóc? Dziennik zaktualizowany. Trzech zbiorów wpadło tutaj i splądrowało domostwo, szukając kosztowności. Ale tuż, tu są, tuż za rogiem. Próbują włamać. No co to za posąg? Zostawił go ojciec. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy to zrobić. Kurde. Fajne motywy. Tuż za rogiem. Trochę duże to domostwo. Myślicie, że bomba rurowa wystarczy? Mam nadzieję taką. Wpadamy. Wpadam na chatę. I... można z nimi gadać. Szarpanie, idźcie. Miśka ma. Ale za kapior 4. Wow. No niestety, tylko za kapior to działa. Za mało niestety. Ubrany w skóry, oprych w goglach, obładowany zakrwawionymi narzędziami budowlanymi. Opsią ma strażnicy! Słuchajcie, my szukamy tylko jakiegoś towaru. Nie ma się co na to szarpać, to po prostu pozwólcie nam zgarnąć to jowo i sobie pójdziemy. Co za towar. Dobra. Skoro już jestem tu, to macie bombę. Początek starcia czy koniec starcia? Nie, jeszcze żyje ten. Pyk. No i tyle. 118. Całkiem nieźle. Bomba rurowa to jest jednak dobry pomysł. Dobra. Pas narzędziowy. Amunicja. Spodnie ze szmelcu i buty robocze. Wszystko się może przydać na hantel. Otwórz. Wiadomość do Jessie Bell. Dziennik zaktualizowany.
Dobra, no to chyba to jest po zadaniu. Także, o. Toster, no właśnie ten toster. Kto tam ma tostery? Obecnie. 27. Niestety, im dalej w las, tym więcej umiejętności potrzeba. No ale, zobaczymy. Toster na jedynce może coś zadziała. Mam nadzieję, że nie zepsuje. Porażka. Ale chyba mogę jeszcze raz. Tak, bo chyba do momentu, tak jak w Falloutie było, że jak się zepsuje, jak się ma krytyczną porażkę, to się go psuje kompletnie. Jest słabo. Dobra, ostatni raz, jak nie, to tu. Że też mam na prawo. Nie, aha, bo to tostery mają być. Mam na prawo. Że 27% to kurde powinno być za którymś razem. Kurde. Uwaga i. Kurde. Krytyczna porażka, niestety. Masakra, po prostu poraniła. O, pikuła. Ulecz się. Brak odpowiednich przedmiotów. No to sobie użyj na sobie. ...12 punktów i 2 XP-ki. Dobra. Będziemy z nią rozmawiać. O, szlachetnym sterze, bardzo wam dziękuję. Zaciła swój posąg. Spoko. Gdzie jest twój ojciec? Aha, właśnie. Znaleźliśmy. Co? Taką kartkę. Niemożliwe. Mój Boże. Mój Boże. Bez dobrego męża nie mogę żyć na tym świecie. Nie zdołam przetrwać. O Boże, mój stary. O mój Boże, strażnicy musicie znaleźć i zwrócić mi mój posąg. Spoko. Zobaczymy, co to za posąg. No ale dobra, na tym kończymy ten odcinek, kochani, bo już trwa troszkę, także zobaczymy. Trochę to biednie wygląda, powiem szczerze, tutaj jakoś takie dziwne rzeczy. No ale dobra, nie będziemy się mocno czepiać, ale póki co, jak mówię, tyle wystarczy w tym odcinku. Także dzięki, kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Eldar Plays Wasteland 2. Trzymajcie się.